The gods will do what the gods will do. I am counting on my friends and allies. It is we who will determine our own fate. This is what we fight for. O, mam jakiś płaszcz ochronny. Plus 2 do obrony. Plus 5 do przywództwa. Czy ja tu mogę jakieś oddziały ściągnąć sobie? Zaraz zobaczymy. No. Co wy mi każecie? Instalować jakieś specjalne, kurde, addony? No proszę. Rekrutuj. I rekrutuj. Zakładam, że przywiozą mi ich, tak? No właśnie. Doskonale. Tu coś zostawiłem, widzę. To już naprawdę solidny oddział tutaj. To ruszamy na wyprawę, nie? To jest garnizon. Dobra. Zobaczymy z bliska, jak wygląda sytuacja. Zobaczymy, jak ja mam misję też. To jest dosyć istotne. Do Hammerfell. Fal. Okej. Weź wszystkie wojska od Imoryl. O kurde, nie wziąłem wszystkich wojsk od Imoryl? Muszę to zrobić? No dobra. Ale jak mam to zrobić, cholera? Jak nie mam miejsca. Czekaj, trzymaj płaszcz. Czy nic, to się nie uda, nie? Z tego, co tu widzę. Nie, nie. Czy można zajrzeć do tej... Aha. Straż lokalna. Rozwiąż oddział? Dobrze. Nie wiem, czy to coś da. Dziękuję, Lady. Będzie mi brakowało twojej kompanii, twoich oddziałów. Znaczy, mogłem ich odstawić do zamku, to prawda. Ściągać posiłki z promiennych wrót? Mogę podsyłać ci oddziały karawanami, jak tylko założysz obozowisko. Odbuduj stanicę, zrujnowany fort za rzeką. No dobrze, to czyli nie trzeba będzie... O kurde, to mnie tak męczyło, pamiętam, w poprzednich częściach. Na początek zajmę się stanicą. Masz jeszcze jakieś rady? Że musiałem cały czas wracać po oddziały. Miejskie obozowisko. Z czarodziejami nigdy nie było problemów. To w większości bezmyślne ślicznotki i garstka starców. Szukają tu kryształów smoczej krwi. No dobrze. Ale ładne widoki. O kurde, Felek. Ale są tuż przy szlaku, który stryj chce uczynić bezpiecznym. Warto im się chociaż przyjrzeć. To może ja pójdę negocjować z czarodziejami w sprawie traktu. Gdy ty ostatnio wziąłeś się do dyplomacji, wybuchła wojna z Gryfem. Sam się tym zajmę, bo niebawem cały Ashan skoczy nam do gardła przez twoją uległość. Ty raczej nigdy jej nie doświadczysz. Z wilkiem, milordzie. I strzeż się wyperfumowanych magów w jedwabiach. Wyperfumowanych magów w jedwabiach? No dobrze, będziemy się strzegli ich najpewniej. Okej. Sobie tu posprawdzam jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Dobra, to jest też garnizon, tak? To jego... Przejedziemy się tutaj. O, straciłem tą dziewczynę. Widzę, że ona się zajmuje innymi rzeczami, no dobra. Jest to jakaś opcja. Będę się strzegł, bo to wyperfumowany w jedwabiach to... Brzmi niebezpiecznie.
Tydzień, w którym wszyscy upajają się poezją Lorda Kenengama. No dobra. A to jest garnizon? To nie jest... Okej. Czy coś tu mogę? To jest 5 na dzień, tak? Ale to nie są jednostki, to są takie zwykłe tylko, nie? Chociaż widzę, że ten legionista... Jak to działa? Aha, to są jednostki, które są w garnizonie niezależnie od wszystkiego, tak? To nie są jednostki, które ja sobie mogę zabrać. Tutaj mogłem coś zabrać, tak? Nie mogę tu rekrutować. W porządku. Tak, to zawsze mogę was zapytać. A w innych warunkach to bym się zastanawiał. Długo i pewnie bezcelowo. Ustawmy ich jakoś dobrze. Kogo mamy... Aha, i tak nie mogę zobaczyć. Nie mogę zobaczyć, jakich mamy przeciwników, a to by się przydało bardzo. What? Gdzie moje wilki? Aha. Zniknęły na chwilę. Dobra. No dobra, ustawmy tak, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zastanawianie się nigdy nie jest bezcelowe, ale zajmuje dużo czasu, nie? Zrób kapitał, bo masz problemy ze złotem. O, dziękuję, Alryk, dziękuję bardzo za dobrą radę. Znaczy mam nadzieję, że to jest... zakładam, że to dobra rada. Zabijamy 16. Ty na razie poczekaj, harpio kochana. Ty też, wilku. To są kurde mocni chyba. Zawodnicy, nie? 108 życia, 180 obrażeń. Elitarny. A tym się nie przyglądałem dokładnie. 210, 360. Też dobre jednostki. Dobrze. Strzelaj. Tych kapłanów to chyba warto byłoby jednak. Za mało ich jest, żeby mieli jakiekolwiek znaczenie. Ja, dobrze, katapulta. O kurde, plus 10. Ładnie. O, Wajnachu, udało ci się pokonać tego gościa, który pali karty w Hearthstone'ie. No to moje gratulacje. Ja muszę przyznać, że jeszcze z nim nie wygrałem ani razu. Oczywiście, że będę nowego Spidermana. Wczoraj w ogóle na live, że to miałem chyba prawie godzinę omówienia nowego Spidermana. Fajne były rozmowy. Jeżeli nie widziałeś, to na kanale Rockplay będzie ten film na pewno. Ops. Tak jest. No jest dosyć trudny boss, no ale to wszystko w Hearthstone'ie bardzo dużo zależy od tego, jak się ułoży ten... Jak się ułożą karty. Można kogoś bardzo łatwo pokonać. A można mieć jakiś duży problem, nie? Fajne są te harpie. Są trochę jak jednostki dystansowe, nie? W ogóle nie wykorzystuję tych. No, chciałbyś pograć Spidermana, ale nie kupisz PlayStation 4. No mam nadzieję, że to w takim razie u mnie obejrzysz i będziemy się dobrze bawili. Ja PlayStation 4 kupiłem dla The Last of Us. Czasami warto kupić konsolę dla gry, bo akurat no, PlayStation ma dużo, dużo ciekawych rzeczy. Ale to nie będę tam jakoś... Okej, okay, odwiedzono, plus 1 obrony. To niebezpieczny teren, ale nie z winy czarodziejów, czai się tam coś jeszcze. Musimy garnizon zdobyć, nie? To chyba jest tu. To jest przystań.
Bo tu na pewno są te rzeczy, nie? Gwiazda południowa. To mógłbym podskoczyć i sobie ściągnąć jednostki. Tylko czy warto marnować czas teraz? Chyba nie. Xboxa kupiłeś dla Forcy? O rany boskie. Nie chcę szkalować Xboxa, ale tam nie ma w co grać. Szczerze mówiąc. Xbox ma strasznie słabe ekskluzywy ostatnio. O Holender, jaki piękny złoty smok. Aż smutek z nim walczyć. To powinna być specjalna jednostka tutaj w przystani. No tak, no. Niby nie chcę szkalować, a szkaluję. No wiem, przepraszam. Się ładnie schował za osłonę. No, ja też mam Xboxa i w ogóle nie gram. Ja nie wiem, kiedy ja ostatnio Xboxa uruchamiałem. Tutaj, no, jakby... Konsole budują ekskluzywy, nie? No, ciężko wskazać dobre ekskluzywy na Xboxie. No, Gears of War... No i Forza, nie? No ale Forza też... Obie te gry są na PC-cie, więc... Jaki ma sens kupowanie Xboxa do tego specjalnie, nie? Nie zabił mnie ten smog jakoś strasznie. No, poczekaj. Dobra lanca. Dobry to był postrzał. Halo? No to już chyba stara historia jest dosyć, nie? Teraz już Halo nie robią, tylko robią Destiny 2. Bez strat, dobrze. Jak ja ominąłem tutaj kubkę złota? Dobra, mówiliście, żebym coś zbudował specjalnego. Kapitol, tak? A, dodatkowe złoto dziennie. Dziękuję za poradę cenną. Oczywiście, że cenną. Okej. O kurde, panie. Ile tu jest jednostek? Dobra. Spokojnie. Tu i tak nikogo nie mogę. Jak ja ich zarekrutuję, to potem nie będę mógł ich przewieźć, nie? Jakaś nowa umiejętność. Mistrz. O kurde. Kiedy bohater zaatakuje stworzenie wroga, wszystkie sojusznicze jednostki otrzymują plus 10 do ataku. Gdy w tej rundzie walki atakują tego samego wroga. A, proszę. No proszę, armia neutralna. Jakieś żywiołaki powietrza. Dlaczego nie nagrywałem Zeldy? Bo nie miałem Nintendo Switcha, ale kupię sobie. Kupię sobie i już cały czas sobie obiecuję. Ale na razie wydałem hajs na prezent na prezenty świąteczne. Wow! One mają duży zasięg ruchu, no to się akurat nie dziwię specjalnie. Ale fajnie wyglądają. O nie. Ale zdecydowanie chcę mieć tego Switcha, bo to no dużo jest, wychodzi wyśmienitych gier na to wygląda i... Dobra, jeden mniej.
Dawaj go jeszcze raz. Morale im spadło. Prawidłowo. Załatwienie. I co, może jeszcze powiesz, że nie masz pieniędzy? Nie, tego nie mówiłem, ale to zawsze trzeba... To, niezależnie od tego, czy się ma pieniądze, czy się nie ma, trzeba wydatki jakby rozkładać w czasie, nie? Sobie myślę, no. Kupiłem coś dla syna, no to może poczekam z prezentem dla siebie. What the fuck? Jak to jest trywialne? Jak tu jest ich setka prawie. Gdzie tu jest jakiś garnizon, który mógłbym podbić? No to jest chyba najbliższe miejsce, nie? Tu takie pokazywali rzeczy różne. Nie no, spróbujemy, kurde, no. No właśnie. No dobra. Myślę, że będzie fajnie, jak będę miał tego Switcha. To niezłe byki, co? Najpierw się muszę tych gnoli pozbyć, cholernych. Bo one atakują z dystansu. Największą inicjatywę mają te jednostki, które chciałbym, żeby atakowały na końcu i za każdym razem muszę je tutaj przekładać. 3, 5... No dobrze. Dawaj katapultę, jedziesz z nimi. No kurde, prosto w cyklopa? No i teraz tak, 75... O Chryste, ten to potrafi przywalić, co? Dobra. Te gnole nie będą stanowiły takiego problemu. Też mają wysokie morale, widzę. Co ty tam w tego rycerza rzucasz? Patykiem chciał rzucać. O, panie. Tu będzie odwet. Ale dawajmy go. Ach, straciłem trzech. Nie szkodzi, nie szkodzi. Poczekaj tu, dziewczyno. Już im morale spadło, kurde, w przeciwieństwie do naszego morale, które rośnie z każdym ciosem. Dawaj go, kurde. I wracaj szybko, harpio, wracaj! Kto częściej przeklina? Moja żona czy ty? Moja żona w ogóle nie przeklina. W ogóle. Ja od czasu do czasu, ale to w ramach dowcipu. Jak coś chcę powiedzieć, żeby było zabawniej, to wtedy przeklnę. Ale nigdy ze zdenerwowania nie przeklinam. Chyba, że pod nosem, nie? Jak mnie żona opieprzy, a ja wiem, że nie jestem winny, to często wracam do pokoju, mówiąc sobie pod nosem: o kurwa mać, to nie wytrzymam tego. Ale nic nie mówię. To są takie jedyne momenty, kiedy jestem poddenerwowany i przeklnę. Aha, no tak, to właśnie, no na streamie czasem przeklnę, ale to za każdym razem właśnie to mówię, że jeżeli przeklinam, to po to, żeby było zabawniej czy coś. Mam możliwość zrobienia większej liczby emotek? Mam, ale musiałbym zrobić sam chyba, ja tak nie jestem za bardzo utalentowany pod tym względem. Znaczy, potrafię robić fajne rzeczy graficznie, ale akurat takie rzeczy, właśnie loga, emotki, to nie do końca mi wychodzą dobrze.
Czy syna złapałem na przeklinaniu? Właśnie on też próbuje w ramach dowcipu od czasu do czasu przekląć, ale to go raczej hamuje w tych zapędach. Poczekaj, co by tutaj, czy to, bo to kurde ryzyko może być, tego to by trzeba... Tego to by trzeba na pewno zabić, to wtedy, żeby on nie odpowiedział ciosem. Tak, raczej nie zabije, ale go trochę dziabnie. Czasem zdarza mu się po polsku, ale nie, to chyba z raz tylko go tak złapałem i powiedziałem, że słuchaj synu, ja mogę tak żartować, ale ty sobie jednak jeszcze podaruj. Załatwiony. Już. Myślisz, że znalazłby się ktoś, kto by pomógł w zrobieniu emotek? No, może. Ale jakoś nie ma na razie chętnych. O właśnie. Tu można by zrekrutować, ale to... Teraz to tych mogę poprawić. Okej. Elegancko. Te wilkory są mocniejsze, nie? Co on tutaj ma? Dobra, mniejsze z tym. Ale to i tak musimy znaleźć prędzej, czy później jakieś miejsce, w którym będę rekrutował te jednostki z zamku, nie? Swoją drogą, a propos zamku. Targowisko... Gildia Magii, opactwo. No właśnie. Strasznie dużo mam tych jednostek. Teraz... Kto lepiej gotuje, ja czy moja żona? Co to zależy? Wydaje mi się, że... Cholera, to bardzo podchwytliwe jest pytanie do licha ciężkiego. A mi się wydaje, że ja. Mi się wydaje, że ja. Ja mam zawsze lepszą pamięć do przepisów i do improwizacji. Ale moja żona robi ciasta, których ja nie potrafię w ogóle robić, nie? Czy zakochałem się w Divinity 2? Kurczę, widzisz właśnie, z Divinity to jest tak, że to jest świetna gierka, żeby sobie pograć samemu. Natomiast tam jest za dużo dialogów, żeby to było fajne... Żeby to było fajne do pokazywania na streamie, że to są takie... Ja generalnie jestem podmęczony teraz, o dziwnych porach śpię i moja córa mi tam w nocy nie pozwala spać. Znaczy, muszę jej pilnować, o tak, nie? Więc nie śpię w nocy, śpię w jakichś dziwnych godzinach. I jak są takie akcje, że jest dużo dialogów, to ja przysypiam po prostu, niezależnie od tego, czy one są dobre. Nawet w Wiedźminie 3 przy dialogach wymiękałem po prostu, nie? A tutaj jeżeli sobie gram w Heroesy, to nie tylko gram w to, co tu się opowiadam o tym, co się dzieje, ale też rozmawiam z wami i to jest coś, co mnie ożywia zdecydowanie. Stworzenie atakuje cel bez ograniczenia zasięgiem ruchu. Co to za pomysł jest tutaj? Aha, to taka dzika szarża była. O kurde. A to ciekawy był manewr. O Jezu, Niche, toż to ja 1,5 miesiąca temu mi się córka... urodziła, to trąbiłem o tym na wszystkie możliwe sposoby. GTA online na streamie? Raczej nie. Gdybym miał pograć w GTA, to raczej w kampanię bym zagrał chętniej.
Właśnie vlogów kulinarnych nie robię, bo mam kiepską akustykę w kuchni. Kurde, ten... wykorzystał wózek. A tego nie mogę. Okej. A no widzisz, Nichę, no tak się akurat... Ale wiesz co, ja półtora miesiąca temu jeszcze nie streamowałem, ja chociaż może troszkę zacząłem. Ja zacząłem głównie streamować dlatego właśnie, że mam córkę i nie mogę za bardzo pracować przy YouTubie. To też jest takie, że montaż filmów mnie usypia, bo tam... jest na tej samej zasadzie, nie? To są takie monotonne czynności, które ja normalnie lubię robić, ale nie jak jestem podmęczony, nie? Wiecie co, to jest dla mnie przewaga streama nad YouTube'em, znaczy jakby w wielu aspektach jest, znaczy to są różne media, po pierwsze, ale to co mi tutaj bardzo odpowiada, to wiecie, na YouTube jak się nagra film, w którym coś się opowie i się popełni jakiś błąd, albo rzeczowy, albo logiczny, to i człowiek tego nie zauważy, to już przepadło, nie? To już zostaje na tym YouTube'ie i nie może z tym wiele zrobić. Natomiast tutaj jak coś powiem nie do końca rozsądnego, no to zaraz ktoś się odezwie na czacie i mnie skoryguje i ja wtedy też mogę, a faktycznie miałeś rację, nie? I zupełnie inaczej wygląda przekaz, nie? Poza tym, no, jakby widuję was prawie codziennie. Jeżeli ktoś mi kompletnie nie pasuje, albo się źle zachowuje, to go wywalam i już o nim zapominam, nie? I nie ma tam, że mi ktoś zablokowany, kogo uważałem za chama, łapkuje filmy w dół czy coś, nie? To jest jakby bezpośrednio, jak chcesz mnie oglądać, to jesteś ze mną, chcesz ze mną rozmawiać, rozmawiasz ze mną. Nie chcesz oglądać, to idziesz sobie, nie? Nie ma na Twitchu nie ma negatywnego feedbacku, nie? Na YouTubie mi przeszkadza negatywny feedback. Dla mnie jest bardzo prosta zasada, jeżeli coś mi się nie podoba, to nie oglądam. Łapkowanie w dół mi strasznie nie pasuje, bo ono psuje humor twórcy i ja często się źle czuję. Mimo, że ja nigdy nie miałem dużo łapek w dół, to mam takie... Ach, cholera. No nie wiem, jak to... Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, no. Może jest. Jak ja mam, kurde, zgarnąć, jak ja tu nie mogę podjechać? Nie możesz się tam ruszyć. Aha, muszę po kolei. Okej. No oczywiście wiem, że... No... Łapka w dół to nie, ej, nie lubię cię, tylko jak mówi sama nazwa, nie podoba mi się. Wiesz co, ja jakby rozumiem ten argument, nie? Chociaż on dla mnie jest nic nie wart. Ja patrzę przez na świat przez to, kim ja jestem, a nie to przez to, kim są inni. Jeżeli mi się coś nie podoba, to tego nie oglądam, po prostu, wyłączam. Szkoda mi czasu na to, żeby łapkować w dół. Dla mnie wykonanie tak, bo to jest jakiś wysiłek, nie? Tam, że podchodzisz, klikasz i już zapominasz, nie? To jest jakiś, musisz coś zrobić, musisz jakąś interakcję podjąć. Wiem natomiast, jak to jest w internecie. Jakby z reguły w internecie zaledwie 10% ludzi podejmuje jakąś interakcję. Czyli to jest 90% ludzi nie ma ochoty nawet nic kliknąć, ani przejść do linku, ani nic, nie? To jest 10% ludzi. I jeżeli to jest tak mała grupa ludzi, no to znaczy, że musisz wykonać jakiś wysiłek. I jeżeli ktoś wykonuje wysiłek, żeby zrobić coś negatywnego, nie? Żeby dać wyraz swojej negatywnej, swojemu negatywnemu odbiorowi, to też to jest takie... No nie wiem, nie chcę szkalować, nie? No, każdy ma prawo robić to, co chce. Ja nie mam pretensji za negatywne, ale to mi się zawsze wydaje takie... Ja nigdy nie mam czasu na to, żeby coś negatywnego zrobić w tym sensie, nie? Tak, tak, to prawda, że widzowie bardzo często polują na streamerów, to jest nic. Wiem, no ale ja unikam takich gier, no
teraz, jak gram w Overwatcha, to dosyć rób fajnie jest. Jeden wieprzowy na mnie cały czas poluje, co mnie do furii doprowadza, no ale... Co tam zrobisz, panie? Ach, no, w Team Fortress też po prostu widzowie mi tak zniesmaczyli tą grę, że do dzisiaj nie mogę na nią popatrzeć. O kurde, ale mi wilki teraz dziabnęli. Ja pierniczę, ile wilków straciłem w tym starciu. No kurde, po co ja te wilki tam... No nic. Trzeba było poczekać z tym, a nie... No w EVE Online to już w ogóle sobie nie wyobrażam, jak to jest grać z widzami. Czekajcie, bo mój syn... Co jest, synku? No. Chciałbyś jeść kotleta z ziemniakami? Nie, synku, ja już jadłem obiad. Podziękuj bardzo babci. Nie jestem głodny, wiesz? O co chodzi? No bo... Tak. Masz fajne włoski. No to prawda. To prawda, zgadzam się. Też mogłem cię tak ściąć krótko. Nie chcę. Nie chcesz? Wolę ciebie. Dobrze, dobrze. No dobra, uciekaj, idź jeść. No, tylko podziękuj babci, dobra? Dziękuję. Babci, nie mi. Oj, wilki mi zabili. No. No i porobione, kurde, nimfomanki jak nic. Ja Mikołajowi zawsze muszę... Znaczy, kiedy Mikołaj pyta o w ogóle o YouTube, o bycie YouTuberem, no wiadomo, że on gdzieś tam jak widzi mnie na co dzień przy tym, to jest dla niego jakaś taka idealna praca, nie? On też sobie o sobie myśli w przyszłości. Że będzie YouTuberem, nie? Tylko ja mu zawsze mówię, nie? Że kurde, zanim chcę, jeżeli chcę zostać YouTuberem, jeżeli ja będę miał coś do powiedzenia w tej sprawie, to on musi zacząć trochę świat poznać, nie? Mu zawsze mówię, że musi pojechać gdzieś za granicę, czy na jakąś wymianę, czy coś, żeby poznać, żeby trochę poszerzyć horyzonty, książek poczytać. No to... to... Jest, no, mnóstwo jest sposobów na to, żeby na bycie YouTuberem. No nie trzeba być przesadnie mądrym, żeby być YouTuberem, nie? Ale no wolałbym, żeby... Kurde, chyba nie znajdę tutaj tej instytucji do przewożenia jednostek. Chyba trzeba się będzie wrócić tutaj. I zebrać, bo już chciałbym mieć większą armię, więc... Chciałbym, żeby trochę ogarnął świata, no. Żeby, jeżeli już coś ma mówić na YouTubie, to niech to będzie jakieś... No niech to będzie miał jakiś sens, nie? Żeby trochę rozumu było w tej głowie młodego. On... Nie mam się czego wstydzić, jeżeli chodzi o niego. On jest niegłupi chłopak, to akurat jestem zadowolony z tego bardzo. Natomiast uważam, że jeszcze wiele mógłby się nauczyć, nie? Proszę, klasztor.
Czy byłoby mi wstyd za syna, jakby robił pranki jak Dubiel? O Jezu, to jest... To nie jest dobre pytanie, bo to bym strasznie potępiał kogoś. Nie moim zadaniem jest wychowywać cudze dzieci, nie? Nie mogę powiedzieć, jakby nie mogę krytykować tego, co robi Dubiel, bo on ma jakiś pomysł na siebie i realizuje go i bardzo dobrze, nie? Chciałbym, żeby mój syn robił coś innego, o tak. Ale to nie dlatego, że potępiam. To nie mi decydować o tym, co jest... Dobra, co tu mamy? Kapelan. Zaraz zobaczę jeszcze tych kapelanów tutaj. W mieście. I zobaczymy jeszcze bohatera. Kurde, nie dam rady tego poprawić, no ale przeor jest tylko. Rekrutuj. Karawana przyjedzie, nie? Lada moment. Co arbiter potrafi? To też jest ważne pytanie. Stworzenie elitarne. No i tak rzadko korzystam, nie? Bardziej przeora. No dobra, niech chyba wystarczy na razie, nie? Coś tu jeszcze do odbudowania jest? Nie.